Ależ, drogi panie. Można zbić. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Grywasz w gwinta, prawda? Założyłeś to, bo jestem krasnoludem. Pewnie sądzisz ponadto, że znam każdego innego krasnoluda, a po robocie drążę w piwnicy kopalniane szyby. To grywasz czy nie? Grywa. Zagrajmy w takim razie. Może o unikatową kartę? Czemu nie?
Nie pamiętam, kiedy tak sromotnie przegrałem. Karta jest twoja. Dobrze ci szło. Kto jeszcze może posiadać karty warte uwagi? Na przykład Markiza Serenity. Nie obnosi się z tym. Ale i tak wszyscy wiedzą, że ma jedną z najlepszych talii w mieście. I naprawdę potrafi grać. Wiem coś o tym. Jest gdzieś kraina, gdzie żyje więcej takich jak ty? Proszę mnie nie zaczepiać. Wróciłeś. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Thank you.
Podejdź bliżej. Oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? Porozmawiajmy na mniej kontrowersyjne tematy. Mam ochotę na partyjkę gwinta.